Witamy w kolejnym odcinku podcastu Mała Wielka Firma. Paweł Tkaczyk, Marek Jankowski. Podcastu tego można posłuchać na stronach www.maławielkafirma.pl i pawełtkaczyk.midea.pl. Można też posłuchać w iTunes, jak ktoś chce, i można się zapisać jeszcze na jakieś tam powiadomienia. Tak, będziemy dzisiaj mówić o strukturze marki, ale zanim zaczniemy, a właściwie Paweł bardziej zacznie, bo jest ekspertem i autorem wszystkich pytań z tego tematu, a ja będę potwierdzał znaczącym aha, to powiemy, że pod koniec tego podcastu będzie niespodzianka. Tak. I nie powiemy wam, że to jest nagroda, konkurs z nagrodą. Nie, nie powiem. No. To no co to... z tą strukturą? No, struktura marki. Marka, jak wiadomo, marka jaka jest, każdy widzi. O marce chyba już coś mówiliśmy, zdarzyło się. Opowiadaliśmy o marce, natomiast nie opowiadaliśmy o strukturze marki. Struktura marki zaczyna się tak naprawdę od komunikacji marki. Bo marka... A to może powiedz najpierw, co jest w tej strukturze, jakie tam są elementy? No, elementy są... Właśnie nie chciałbym mówić, co jest w strukturze. Nie chcesz zdradzać. Na początku. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że to wychodzi bardzo fajnie, jeśli opowiesz o tym, czym jest marka, czym marka nie jest. Te elementy jakby obowiązkowe same się układają w konkretną całość. No to także dobra. Marka dzieje się w głowie klienta. To nie jest tak, że ty sprzedajesz coś i to jest marką. Problem, który ma większość firm, jest taki, że im się wydaje, że to, co sprzedają, a to, co klient kupuje, to jest dokładnie to samo. Problem polega też na tym, że wydaje im się, że jeżeli zainwestują w ładne logo, to już będzie... No właśnie, to... marka to nie jest logo. Mnóstwo firm, tak się mówi? Mnóstwowi firm. Mnóstwo firm? Mnóstwo. Wydaje się, że... Pozdrawiamy profesora Miotka. Wielu firmom wydaje się, że... marka to jest logo, że jakby one są tożsame. Ładna nazwa, ładne logo. Ładna nazwa, ładne logo i tak dalej. Natomiast to jest nieprawda. Przykład pierwszy z brzegu, którego używam na wszelkiego rodzaju prezentacjach. McDonald's, tak? Jak ci się co wydaje, co sprzedaje McDonald's? No, mam odpowiedzieć tak jak wiem, czy tak jak wszyscy myślą? Tak jak wszyscy myślą na początek. McDonald's sprzedaje oczywiście Big Maca, tak, i inne różne fajne kanapki. Tak, nie można kupić Whoppera w McDonaldzie. I frytki, i sprzedaje, i kole. A pomyślałem, że byłoby to sprytne, gdyby jakiś tam dealer się pojawił i Whopperek. No. Ja byłem raz w McDonaldzie, poprosiłem o Whoppera i nie, a podobno Chuck Norris by dostał. Ja kiedyś byłem w KFC, poprosiłem o sałatkę... Byłem kiedyś w McDonaldzie, poprosiłem o sałatkę kurczak premium. A, no widzisz, obraziłeś, cześć. Obraziłem pani i naprawdę strzeliłem focha. Wracając do tego, co McDonald's sprzedaje. McDonald's może i sprzedaje hamburgery, tak? Natomiast to, co ludzie kupują, to jest zupełnie inna rzecz. To znaczy, że... Wydało się. Co tam jest w środku? Nie, ludzie kupują powtarzalność, ludzie kupują szybkość. To znaczy, że to nie jest najwyższej jakości żarcie. Z tą szybkością to bym nie przeginał. Nie, no jasne, ale generalnie powtarzalność. Kupują tak, to wszędzie samo. To samo. I teraz jeśli jesteś w jakimś nie wiadomo jakim zakątku świata i masz do wyboru usiąść w restauracji, gdzie jedzenie może się rzucić na ciebie, myśmy tego nie mówili w którymś odcinku? Być może, ale to na pewno było dawno. A z drugiej strony masz McDonalda, gdzie może nie jest najlepszej jakości jedzenia, ale przynajmniej wiesz, że cię nie zje, no to jasne, że my mamy tendencję do unikania ryzyka bardziej niż do szukania nagród. I na tym jakby jedzie McDonald's. I mnóstwo firm przychodzi do nas na przykład, mówię jakby z życia wzięte przykłady. Przychodzi do nas firma, która mówi na przykład, słuchajcie, sprzedajemy butle z gazem i chcemy tych butli z gazem sprzedawać więcej. Pomóżcie nam wybudować silną markę. I w tym momencie my zadajemy i sobie, i im pytanie, czy wy tak naprawdę, może inaczej, może i wy sprzedajecie butle z gazem, ale co ludzie kupują? No i myśmy zrobili testy, tak? Zapytaliśmy konsumentów i co nam wyszło? Ludzie wcale tych butli z gazem nie kupują, bo ich nie obchodzą. Te butle z gazem są używane przez gospodynie domowe po to, żeby podłączyć tam gazówkę. No nie są do ogrzewania, tylko są do gotowania żarcia. Czy przez firmy, jakieś restauracje i tak dalej, też do gotowania żarcia. I tak naprawdę oni kupują ten płomyk na gazówce. Ja bym powiedział nawet, poszedłbym o krok dalej, oni kupują ciepłe jedzenie. Tak, tylko że ciepłe jedzenie możesz kupić w sklepie. Tak, to jest pewien substytut. Natomiast to, co kupujesz od tej firmy konkretnie, to jest płomyk na gazówce. I teraz to jest podgrzanie jedzenia. Na przykład, tak, możliwość podgrzania jedzenia, bardzo dobrze. I teraz mając tę świadomość, od razu możesz sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest najważniejsze w przypadku tego płomyka. No, żeby był ciepły, co raczej jest, to jest immanentną cechą płomyka. Tak, no, nie wnikamy w takie rzeczy. Żeby po prostu żeby był wtedy, kiedy jest potrzebny. Tak, dokładnie, żeby był wtedy, kiedy jest potrzebny. Czyli pierwsza rzecz, której się ludzie boją, to jest to, że oni przekręcą ten kureczek w gazówce i to się nie zapali i że go nie będzie. Tak, bo się skończył gaz. No to stres.
No i druga rzecz. Pamiętam, a propos skończył się gaz, byłem kiedyś na wakacjach we Włoszech i rozdawali tam takie ulotki z podręcznymi rozmówkami polsko-włoskimi, przydatne w tych apartamentach, gdzie tam mieszkaliśmy, a to było naprawdę I tam było zdanie skończył się gaz. Kilkanaście lat temu, non c'è il gaz. Do dziś pamiętam. Proszę. No czy i lucze, nie ma światła. Aha, no to ciekawe, jaki ty apartamenta mieszkałeś. Fajnie było, znaczy nie wiem, czy tam był gaz, bo nie siedziałem na plaży. Było lucze i był gaz, ale wiedziałem, jak jest, gdyby nie było, rozumiem. To jak się zgłosić tutaj do recepcji. Okej, więc to jest pierwsza rzecz, na którą ci ludzie zwracali uwagę, klienci, tak? Mówili, że płomyk i chce, żeby on był, a po drugie mówili, że chce, żeby on był bezpieczny. Czyli nie wystarczy mi płomyk, jeżeli będzie to związane z ryzykiem, że pewnego pięknego dnia ten płomyk zobaczy najbliższa okolica w postaci wybuchu mojego mieszkania. Dokładnie tak. To znaczy, to jest już kwestia jakby znowu substytutów. Tak? Jeśli ja mam do wyboru dwa płomyki, to wybiorę ten bezpieczniejszy. Więc jeśli mam zamiar budować silną markę, upewnijmy się, że ta cecha, która dla moich klientów jest ważna, u nas jest reprezentowana bardzo silnie. Czyli to jest jakby początek tej struktury, że tak. Sprawdzamy, co tak naprawdę klienci od nas kupują. Sprawdzamy, czym marka jest, a czym marka nie jest. I teraz mogę ci powiedzieć, że w przypadku większości firm, które mają produkty, produkt nie jest marką. A jest taki przypadek, że produkt jest marką? Nie wiem. Bo właśnie tak nie przychodzi mi do głowy. Nie potrafię ci powiedzieć. Produkty z natury swojej, one służą do zaspokajania pewnych potrzeb. No, może być marką piękny obraz na ścianie, prawda? No bo to jest coś, co z jednej strony malarz sprzedaje swoje dzieło. Ale nie kupujesz pięknego obrazu na ścianie, dlatego że one są w jakiś sposób wymienne. Ty kupujesz pewne emocje związane z tym. Kupujesz, nie wiem, prestiż z posiadania Rembrandta. W tym przypadku jakby to jest niewymienne. No. Natomiast jeśli znajdziesz malarza równie sławnego jak Rembrandt, to być może ten prestiż zaspokoi, nie wiem, inny Van Gogh. Tak? Na pewnym poziomie to jest wymienne, natomiast no to nie jest tak, że obraz jest jakby... Ale to mi się wydaje najbliżej, bo tutaj sam ten produkt jest gdzieś istotą zakupu. Dokładnie. Znaczy inaczej, tworzysz markę, która zaspokaja potrzeby, a jeśli przy okazji klient kupuje twój produkt, żeby te potrzeby zaspokoić, no to masz sukces. Natomiast jeśli wydaje ci się, że klient kupuje twój produkt, bo konkretnie twojego produktu potrzebuje, albo dlatego, że ty jesteś taki fajny, no to wtedy rzeczywiście masz problem pewien wizerunkowy. Nie tylko, emocjonalny też. No więc właśnie. I teraz wracając do tego płomienia, to jest marka, tak? I teraz trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, czym marka jest, a czym marka nie jest. Więc jeśli my jesteśmy płomieniem, no to nie jesteśmy, powiedzmy, sprzedażą buty, nie jesteśmy sprzedażą zaworków, nie jesteśmy sprzedażą akcesoriów do tego i tak dalej, i tak dalej. To nie jest twoja marka. Ale to znaczy, że taka firma, która sprzedaje butle na przykład nie powinna sprzedawać tych wszystkich akcesoriów dodatkowych, które są potrzebne do tego, znaczy, żeby... To znaczy, powiem ci tak, jeśli wiesz, co jest twoją marką, to powinieneś sobie za każdym razem zadać takie pytanie. Czy to, że ja będę miał w ofercie ten zaworek, czy nie wiem, ten pokrowiec na butle, czy cokolwiek innego, uczyni mój płomień bardziej bezpiecznym, albo bardziej to, że jest? I no w tym momencie, nie uczyni. No więc... To nie jest twoja marka. To może być jakiś dodatek i tak, ale to nie jest twoja marka. Co uczyni twój płomień bardziej, że jest? Przypomnienie na przykład, że kończy ci się gaz w butli. A nie mają te butle jakichś wskaźników takich? Nie mają wskaźników, natomiast jakby zużycie jest na tyle równomierne, że jeśli sprzedajesz jednemu klientowi przez jakiś czas, to mniej więcej jesteś w stanie z dokładnością, powiedzmy do 2 dni, powiedzieć, kiedy mu się ten gaz skończy. Jeśli on nie ma jakiejś wielkiej imprezy w domu, komunii czy innego Bożego Narodzenia, to mniej więcej wiesz. I teraz... Jeśli mam jako firma upewniać się, że mój płomień jest, to jasne, że wyślę mojemu klientowi SMS-em na przykład zapytanie, przepraszam, kończy ci się butla za 2 dni, czy mamy przysłać nową? To jest element marki, właśnie element tej struktury, o której chciałem powiedzieć. Marka musi mieć procedury. Marka to jest powtarzalność. Więc jeśli chcesz budować markę, musisz nauczyć klienta, czym jest doświadczenie twojej marki, a to doświadczenie musi być powtarzalne. Ale właśnie, jeżeli mówisz, że marka to jest powtarzalność, czyli tak naprawdę ten McDonald's, o którym mówiłeś, to jest sama kwintesencja marki. Tak, dlatego jest tak silną marką, bo powtarzalność jest na piedestale, zarówno od strony, zwróć uwagę, zaladą, tak, czyli tych gości, którzy cię obsługują, oni mają procedury i tak dalej, jak i od strony zamawiania, jak i od strony no, wszystkiego. Biedronce mają teraz procedury. No więc widzisz, Biedronka... Widziałem kiedyś tam taki ten, karteczka była przyklejona.
Jest mnóstwo firm, które mają procedury. No nie wiem, robię zakupy w Auchan, tak? To pierwsze, co pani cię pyta, jak robisz zakupy w Auchan, to jest co? Czy ma pan kartę skarbową? Widzisz? Nie mam. No właśnie. Ja nawet już nie pozwalam jej zadać pani kasjerce tego pytania, tylko dzień dobry, nie mam. Tak. Ale to jest coś, co sprawia, że ta marka jest dla ciebie znajoma. Wyobraź sobie, że idziesz do fryzjera, tak? I jesteś pierwszy raz u tego fryzjera, siadasz, dostajesz świeżą prasę, częstują cię herbatą i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przychodzisz drugi raz i tego nie ma. Właśnie, mówisz, to jest świetny fryzjer, będę tu chodził. Przychodzisz na drugi raz, tego nie ma. Nie wybudują pozycji, dlatego że no, nie ma tej powtarzalności. Ale jest coś takiego, wydaje mi się, w producentach różnego rodzaju, zresztą nie, w usługach też. Mhm. Mam przykład, że tak powiem, z własnego podwórka. W miejscu, gdzie mieszkałem poprzednio, otworzyła się knajpka. Mhm. Fajne jedzenie, poszedłem, spróbowałem, wszystko w porządku. Można było zamówić na wynos, zjadłem tam jeden raz, drugi, wiesz, trzeci. Powtarzamy tę historię, którą mówiliśmy w jednym z pierwszych podcastów o marce. No to dobrze, to o McDonaldzie też już mówiliśmy. Wiem. Ogólnie, jak widać, kręcimy się wokół tematów żywnościowych. No i pewnego dnia tam poszedłem i okazało się, że zamiast 5 placków ziemniaczanych były 3 i zamiast sosu z dużą ilością mięsa był sos bez mięsa. I to ciągle było to samo danie, ono się tak samo nazywało, tyle samo kosztowało, ale tylko nie było podróbą samego siebie po prostu, nędzną. Rzeczywiście, jeżeli ktoś tak postępuje, czyli oszukuje swoich klientów, bo klient, który spróbował tej marki, tej powtarzalności i nagle czegoś go pozbawimy, jako dostawcy tego, co on kupuje, czuje się po prostu oszukany. Dokładnie. I teraz kolejna rzecz, wracając do tego przykładu, który miałem, mówimy o bezpieczeństwie, tak? To kolejny element tego, co musi mieć marka. Marka musi mieć wrogów. Bo dlaczego? Dlatego, że marka to jest wybór. Jeśli wybierasz jedną rzecz, automatycznie jakby opowiadasz się przeciwko jakiejś tam innej rzeczy. I teraz jeśli my jesteśmy jako marka za bezpieczeństwem, to jesteśmy niemal automatycznie przeciw niebezpieczeństwu, narażaniu, niebezpiecznemu. Czyli ci wrogowie to nie jest konkurencja. Bo mówisz, wybieramy jedną markę zamiast innych, czyli wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka. Nie, to znaczy, wiesz, definiowanie konkurencji to jest temat jakby na osobne rozważania, natomiast błąd, ale rzeczywiście powiedzmy, to błąd, który większość firm popełnia, jest taki, że wydaje im się, że konkurują przeciw komuś. To jest nieprawda. Nie konkurujemy jako firma przeciw nikomu, konkurujemy o coś. Konkurujemy o ograniczone zasoby naszego konsumenta. A jaka jest różnica? No bardzo fajna, bardzo jakby duża. Wyobraź sobie, że masz kino w galerii handlowej. Mhm. I teraz jeśli pytasz studentów marketingu, kto jest twoją konkurencją, oni powiedzą inne kina, teatr i tak dalej, i tak dalej. Natomiast prawda jest taka, że ty konkurujesz nie z kimś, czyli nie z kinem, nie z teatrem, konkurujesz o coś. Żeby człowiek skorzystał z usług twojego kina, musi mieć 2 dychy i musi mieć 2 godziny. Mhm. Jeśli jest jakakolwiek firma, która mu zabierze 2 dychy albo 2 godziny, czy niekoniecznie firma, cokolwiek, co mu zabierze 2 dychy albo 2 godziny, nie masz klienta. Wystawa sklepowa jest twoim konkurentem. Bo jeśli ja mam 2 godziny wolnego czasu, a spędzę je zwiedzając wystawy sklepowe, to nie kupię u ciebie. No tak, nie myślałem o tym nigdy w ten sposób, może dlatego, że spędzenie 2 godzin na zakupach jest dla mnie po prostu koszmarem, szaleństwem. No, ale są ludzie, którzy tak robią. Tak. I jeszcze mają nawet z tego przyjemność. Powiedzmy, przeważnie są to ludzie jednej płci określone, nie widzieć czemu. Zupełnie nie wiedzieć czemu. I teraz wracając do tych wrogów, jeśli marka określa się, że jest bezpieczeństwem, to automatycznie jakby jest przeciwko hazardowi i tak dalej, i tak dalej. I jeśli to jest nadrzędna wartość, marka to też priorytetyzowanie. Słowa tutaj dzisiaj odchodzą. Ustalanie priorytetów, tak? Co jest dla ciebie ważniejsze? Bezpieczeństwo czy zadowolenie klienta? Hierarchizacja, dobrze, dziękuję. Co jest dla ciebie ważniejsze? Bezpieczeństwo czy zadowolenie klienta w przypadku twojej marki? Jeśli określiłeś, że bezpieczeństwo stoi na pierwszym miejscu, zadowolenie klienta wylatuje. Ale zaraz, bo mieliśmy te 2 cechy takie najważniejsze, czyli żeby ten płomień był zawsze, kiedy ma być, i żeby był bezpieczny. Tak. A która z tych 2 jest ważniejsza? Bezpieczeństwo. Znaczy, szczerze, nie wiem. To już zależy jakby od firmy. A to nie jest tak, że to musi być ustalone? To musi być ustalone, natomiast ja nie jestem w stanie powiedzieć ci dzisiaj, na przykład, która z tych cech jest ważniejsza. Ja wiem, która z tych cech wyszła w badaniach ważniejsza i to było bezpieczeństwo. Aha. Natomiast to nie jest tak, że zawsze będzie tak samo. Można sobie ustalać na przykład pewne rzeczy. Można w konsumentów wmuszać pewne rzeczy. Znaczy mówienie, że my jesteśmy bardziej ekologicznym producentem komputerów od całej reszty, to nie jest coś, na co, powiedzmy, konsumenci zwracali uwagę, ale jeśli będziesz im to mówić,
wystarczająco często, no to oni w to uwierzą. Mnie tak zaskoczyła kiedyś jedna reklama, okna bezołowiowe. No więc właśnie, dokładnie coś takiego. To jest punkt wyróżnienia jakiś tam. A są okna ołowiowe? No może i są. No jest tam ołów i nie możesz ich lizać, tak? No, także nasze okna możesz polizać bez obaw. Rewelacyjny punkt wyróżniający. I teraz wracając do tego bezpieczeństwa, bo ciągle ale mi przerywasz. Liczę się głównie szyby, tak sobie pomyślałem, że to... Szyby są bezołowiowe. No właśnie, więc bezołowiowe okna. Kto liczy okno? No nie wiem, różne są zboczenia. Być może jest... Słuchaj, no skoro pojawiło się to w reklamie telewizyjnej, to musi być szeroki rynek. Ludzie, którzy liżą okna. Może to my, Marek, jesteśmy nienormalni. Jeżeli liżecie okna, napiszcie do nas o tym. Wracamy do bezpieczeństwa. Teraz jest mnóstwo procedur. A może założymy portal społecznościowy www.liżemyokna.pl. Jak to pójdzie w eter, to zobaczysz, że domena będzie zaraz zajęta. Już jest na pewno kupiona, już to gdzieś jest podsłuch. Studio S12. Dobra, dajmy skończyć, bo 16 minut na zegarze, a ja jeszcze nie powiedziałem. Bezpieczeństwo. Jest mnóstwo procedur, które regulują to, w jaki sposób przechowuje się butle z gazem. Jedna z tych procedur, które znam, których się nauczyłem gdzieś tam w toku współpracy z tym klientem, jest taka, że nie można ich przechowywać poniżej poziomu gruntu. I teraz wyobraź sobie, sprzedajesz butle z gazem, tak? Przychodzisz do miłej pani, która ma mały domek na wsi i ona mówi: dobry człowieku, czy mógłbyś mi te butle wnieść do piwnicy? I teraz... A może od razu podpalić pani, kurczę, do ogniska wrócić, tak? Chciałem powiedzieć, że teraz człowiek czy szkolony... Taka jest procedura? Taka jest procedura. Człowiek szkolony jakby z obsługi klienta mówi: zadowolenie klienta najważniejsze, pani prosi, będzie mnie kochała, tak? Jak wniosę jej do piwnicy. Natomiast... Ty masz bezpieczeństwo najważniejsze? Mówisz nie. Może nie w tak ordynarny sposób, jak się wyraziłeś, tak? Natomiast mówisz, dla nas bezpieczeństwo jest najważniejsze, my stoimy za tym bezpieczeństwem, jest przepis, on nie jest na darmo, więc sorry, ja pani zatargam to na czwarte piętro, na strychu to pani postawię, ale w piwnicy nie. To jest, powiem ci, znaczy, to jest łatwy dylemat, to co ty powiedziałeś. Co to znaczy sobie, łatwy dylemat? Łatwy dylemat, czyli rozwiązanie jest bardzo proste. Mówisz starszej pani, szanowna no nie, pani, dlatego, jest, że... jest mi bardzo tutaj, no chętnie bym spełnił pani prośbę, ale oczywiście bezpieczeństwo. No nie, ale nie ma inna sytuacja. Ale nie ma zrozumienia nie, wśród... Ale poczekaj, ale inna sytuacja, no? Nie ma staruszki. No. Przyjeżdżasz z tą butlą, no. Wychodzisz tam z tego swojego samochodu, napinasz mięśnie, dźwigasz tą butlę, a tam wychodzi po prostu taka kobieta, że szczęka opada ci poniżej poziomu gruntu, no. I mówi: czy wniesie mi pan tę butlę do piwnicy? No byłabym i bardzo trzeba wdzięczna. Odmówić. I po prostu ma dzisiaj taki gorący dzień, tam jest tak chłodno, może wszedłby pan tam ze mną, jest tam ciemno, ja się sama boję. No i co? Potrzebuję tej butli, żeby mieć tam płomień. To będzie wtedy nastrój i tak dalej. No i weź tutaj, bądź taki mądry. To znaczy, nie no, musisz się wykazać jakby silną wolą, tak? Dla dobra swojej marki. Ja wiem, że musisz czasem... być twardy, tak powiem. Wygląda to jak nadludzki wysiłek w sytuacji, którą ty opisałeś, ale marka, wierz mi, na tym zyska. Więc czasem trzeba rzeczywiście klientom odmawiać. No czyli najlepiej zatrudniać monterów niewidomych, to jest taki wniosek. Tak, niewidomych w ogóle, którzy... Albo takich, którzy na przykład nie są czuli na tego rodzaju pokusy. No właśnie, też można. Generalnie właśnie chodzi o to, że marka powinna mieć wrogów. Jeśli masz tych wrogów jasno określonych, to możesz sobie pozwolić na więcej, dlatego że klienci, ci, którzy rozumieją twoje wartości, oni cię zrozumieją. Natomiast ci, którzy nie rozumieją twoich wartości, uświadom sobie to, oni nie są twoimi klientami. Ostatnio miałem taką rozmowę właśnie, że a co jakby jeśli ja będę tracił biznes i tak ludzie mnie nie będą lubić. Stajesz ze swoją marką, murem, za określonymi wartościami. I możesz próbować oczywiście sprawić, żeby ludzie cię lubili. Firma, z którą współpracowaliśmy, miała ten problem właśnie z niewnoszeniem butli. Myśmy im zaprojektowali po prostu specjalne materiały reklamowe, informacyjne, które mówią, dlaczego ten monter tej buty nie wniesie, uświadamiające bezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. I ludzie to rozumieją. Jakby zaczęli to rozumieć. Oczywiście jest kilku ludzi, którzy mówią, wypchaj się, kupię u konkurencji, tak? Ale zasiałeś to ziarno niepewności. Że ta a taki monter powinien mieć ulotkę o takiej sytuacji, kup u konkurencji, odwiedzimy cię na Powązkę. To też jest jakby bardzo, bardzo dobry kawałek tekstu. I kolejny element, który marka powinna mieć, to jest historia. To znaczy, że... My to nazywamy strategią komunikacji. W tych produktach, które jakby oferujemy, nazywamy strategią komunikacji, ale to się sprowadza do tego pierwszego punktu, tak? Czyli musisz wiedzieć, co ludzie od ciebie kupują i opowiedzieć o tym w taki sposób, żeby cię
Czyli historia nie jak w przeglądarce, że tam ile stron oglądałeś i jakie kluby. Nie, nie. Historia w sensie takie zajmujące. Takie story. Takie story właśnie. Opowieść. Nie history, tylko story. Aha. No właśnie, opowieść jest bardzo dobrym terminem. Musisz powiedzieć klientom, co sprzedajesz w taki sposób, żeby chcieli kupić, albo opowiedzieć im, dlaczego mają to kupić. Przykład znowu firmy, z którą współpracowaliśmy kilka lat temu. Ten przykład opisałem w Marketing w Praktyce chyba w tym miesiącu. Firma, która sprzedaje łóżka wodne. I teraz łóżko wodne jako produkt kojarzy nam się, no jak ci się kojarzy łóżko wodne? Ciężkie, mokre, wilgotne, reumatyzm. Reumatyzm? No bo jak mokre, wilgotne i śpiszone. Ale przecież ono jest, dobra, możesz nie wiedzieć, że ono jest podgrzewane. Dobra, ja pracowałem z nimi, to wiem. Dobra, no reumatyzm wprost na ciebie nie muszę ci powiedzieć. Później jeszcze z czym się może kojarzyć? Że to się, a że to pęknie, rozzaleje. No i w ogóle choroby morskie dostaniesz. Choroby tak? morskie, że nie wtaszczy się na piętro, bo to tam, no i takie. No więc mnóstwo takich negatywnych. Że ta woda tam to gnije, na teraz, glony są. No więc właśnie, teraz jakby, jak ja ci mówię, sprzedaję łóżka wodne, to możesz myśleć, po cholerę, ja bym chciał łóżko wodne kupić w ogóle, ja nie potrzebuję czegoś takiego. Natomiast gdybym ci powiedział, no, to takie są różne sytuacje, że... Ale właśnie to też jest stereotyp, tak? Burdel w Las Vegas. Myśmy robili badania na ten temat, wiemy jakby o tych... W Las Vegas nie ma łóżek wodnych w burdelach. Jak to nie ma? No skoro robiliście badania, byłeś w Las Vegas? Nie, nie. Chodzi o to, że ludzie mają skojarzenia właśnie takie. Natomiast to nie jest tego rodzaju produkt. Aha. I teraz... To raczej rehabilitacja dla rencistów. Żebyś wiedział, że jakby jest antyreumatyczny, dlatego że ta woda jest ciepła. Ale wracając do jakby punktu sprzedażowego. Gdybym ci powiedział, że jest produkt, który jest w stanie oszczędzić ci godzinę czasu, dać ci ekstra godzinę czasu dziennie, ile byś za niego zapłacił? Czasonaginacz, czasu wstrzymywasz, nazwij go jak chcesz, godzina ekstra każdego dnia. Ile byś za to zapłacił? To zależy, co miałbym robić przez tę godzinę. Co chcesz? To jest twoja godzina do wykorzystania. No, miałbym robić co chcę, to bym pewnie zapłacił, ale wiesz jak to jest. No ale ile? Żona by mi zagospodarowała. Ale ile? Bipil. No tam, nie wiem, no. 5000 jest to warte? Na zawsze? Na zawsze. No, no to jest. No, jest warte, nie? Tak, rewelacyjna no. sprawa. I teraz jakbym ci powiedział, że tym produktem jest właśnie łóżko wodne, to byś powiedział, nie wierzę, co? Wytłumacz mi to. Że godzina więcej? No. W ciągu dnia? Bez żadnego problemu. No to opowiadam. I teraz skąd to się wzięło? Z instrukcji obsługi. Jest tak niewygodne, wiem, jest tak niewygodne, że nie wyśpisz tam dłużej niż 4 godziny, tak, zwykle spałeś 5, więc jest. Wprost przeciwnie, natomiast nie, Dawid O'Gilwy kiedyś napisał genialną reklamę, która mówiła mniej więcej coś takiego, że przy 80 milach na godzinę jedynym dźwiękiem, który słyszysz wewnątrz Rolls Royce'a jest tykanie zegara. Tak. Klasyka. Natomiast jak się go pytali, skąd jakby on wziął ten pomysł, on powiedział z instrukcji obsługi. To było napisane w instrukcji obsługi, tylko nikt tego nie czytał. Czytałeś jakieś instrukcje obsługi do Rolls Royce'a? Ja do swojego nie czytałem. Nie. Do Rolls'a nie czytałem, bo on prosty jest. Tak? Nie, bardzo prosty. Tam nawet nie wolno maski otwierać. O. W każdym razie my też znaleźliśmy te odpowiedzi w instrukcji obsługi. Tam było napisane mniej więcej, tylko chodzi o przedstawienie tego. Tam było napisane mniej więcej coś takiego. Skąd w ogóle wziąć tę godzinę? 1/3 doby przesypiamy, więc fajnie by było jakby spać mniej. 1/3 doby to przesypiają ci, co nie mają małych dzieci. No. Dobra, no kiedyś ale... przesypialiśmy 1/3 doby. Ale niektórzy przesypiają 1/3 doby. It's 19 hours. Niektórzy przesypiają... Zamknij się. Przepraszam, mówiłem do tego tutaj. Gagatka. Niektórzy przesypiają 1/3 doby. Oczywiście, że można powiedzieć, nastaw sobie budzik godzinę wcześniej, tak? Ale wtedy się nie wyśpisz, to nie jest to samo. Stary, ale jak budziki można by sprzedawać tym hasłem? No, dostaniesz godzinę więcej. Ale się nie wyśpisz, zaraz ktoś podejdzie i powie, nie wysypiam się, tak? To nie jest dobry deal. No. Natomiast w przypadku łóżka wodnego sprawa wygląda tak. Możesz się na nim wyspać godzinę krócej, dlatego, że śpisz inaczej na nim. Wysypiasz się generalnie, nie śmiej się, czekaj, bo teraz ja tłumaczę. Wysypiasz się, kiedy masz tę fazę głębokiego snu, prawda? Mm-hmm. Natomiast wybudzasz się z tej fazy głębokiego snu po to, żeby się wiercić w łóżku. Ile razy się wiercisz w nocy? Nie wiem, bo śpię. Około 90 razy się wiercisz w nocy. Jakbym cię tak sfilmował z góry... A skąd ty wiesz, ile razy ja się wiercę? Ja wszystko wiem. Robiliśmy badania ci. Masz sondę wpuszczoną w mózg. I teraz dlaczego się wiercisz? Dlatego, że masz odleżyny. Na materacu. Sam masz to odleżyny. Mam nowy, fajny materac, jest w ogóle wszystko git. No dobrze, ale większość ludzi ma nie takie materace i mają odleżyny. Mózg nas sam wybudza nas, po prostu mówi, stary, niewygodnie ci, weź się wybudź, zmień pozycję, możesz spać dalej. I ta faza jakby tego głębokiego snu się skraca. Na łóżku wodnym tego nie ma, dlatego że, ponieważ tam jest ciecz pod spodem, to rozłożenie napięć na te najbardziej obciążone miejsce ciała jest dużo mniejsze i jak filmujesz te osoby z góry, do 80-90% się redukuje po prostu tę ilość właśnie tych ruchów i tak dalej, i tak dalej. Co znaczy, że masz więcej tego głębokiego snu, możesz wstać po 6 godzinach z łóżka wodnego i być tak wyspany jak po 8 godzinach na zwykłym łóżku.
Piękne. Piękne, prawda? Natomiast nigdy nie myślałeś o tym w ten sposób. I to jest historia marki. Jeśli potrafisz opowiedzieć o swoim produkcie w taki sposób, żeby... Ale to nie jest nawet historia marki, to jest historia grupy produktów. Nie, to jest jakby strategia, my to nazywamy tak, strategia komunikacji marketingowej. Historia marki, jakby gdybym podchodził do tego ortodoksyjnie, to jest dlaczego my się wzięliśmy za sprzedaż tych łóżek wodnych, dlaczego miałbyś od nas kupować i tak dalej, i tak dalej. Natomiast my to wszystko zamykamy w jedną strategię komunikacji i mówimy, słuchaj, jeśli masz opowiadać o swoim produkcie, to rób to tak, jak ja teraz przed chwilą to zrobiłem, a nie mów, otworzyliśmy sobie salon, nie wiem, w mieście X i sprzedajemy łóżka wodne. Bo wszyscy będą na ciebie patrzeć jak na wariata i po prostu nie będą chcieli od ciebie... No w ogóle nie będą patrzeć, tylko będą ziewać. No, tak, no bo powiedzą, po co ja miałbym chcieć taki produkt, tak? Pomyślą burdel w Las Vegas, tak jak tutaj kolega Marek i właściwie ja nie chcę mieć w domu takiego czegoś. Ale przepraszam, czy możemy cofnąć, bo to ty powiedziałeś o burdelu w Las Vegas. Ale ty o tym pomyślałeś. Pamiętaj, że mam te sondy. To jest tych kilka elementów właśnie, które marka powinna mieć i jeśli potrafisz je tak zaplanować, to jest spora szansa, że jakby wyprzedzisz konkurencję, bo ludzie będą na ciebie patrzeć z zainteresowaniem, a po drugie będą w stanie się identyfikować z tym, czym jest twoja marka. Będą dokładnie wiedzieć, czym jest, a czym nie jest. Okej. Okay. 27 minuta na zegarze. Po cięciach będzie pewnie 13. To w takim razie może pora na niespodziankę zapowiadaną wcześniej, czyli dobra, nagrodę. Niespodzianka zapowiadana wcześniej jest następująca. Wydawnictwo Helion strasznie nas kocha i dało nam do rozdania książkę Martina Lindstroma, która nazywa się Brand Sense. Tak? O której opowiemy być może w następnym odcinku. No właśnie. Nie tyle o książce, co o tym, co tam jest napisane. Tak? Ale gdybyście chcieli ją przeczytać przed nami, bo my ją już czytaliśmy, to możecie ją wygrać. I teraz co musicie zrobić? Musicie zostawić na blogu moim albo blogu Marka komentarz, w którym napiszecie, dlaczego akurat wam powinienem tę książkę wysłać. Termin, jeśli dzisiaj jest 22, ja obrobię ten podcast, to będzie 27 września. No nie no, postaram się go w weekend obrobić, tak? Do 22 lipca? Tak, 22 lipca. Wszystkiego najlepszego! Święto Narodowego, gratuluję! Ale jaja. Wszystkiego najlepszego dla pana Wedla, przepraszam. I całych wszystkich mieszkańców Ziemi Polskiej. Tak. Dobra. Do przyszłego poniedziałku. Kiedy to jest przyszły poniedziałek? Czy nie, to najbliższy następny. Nie, no, do 1 sierpnia. Do 1 sierpnia, dobra, aleś ten. Do 1 sierpnia, a potem... 2010. 2010 i w jaki sposób wybierzemy wyrosły? Nie, wybierzemy najlepszą, tak? Zbierze się komisja w składzie Marek Jankowski i Paweł Tkaczyk i spośród tych odpowiedzi, które będą, wybierzemy taką mega i książka Martina Lindstroma, taka papierowa, zupełnie taka, którą można powąchać, którą można muchę zabić. I ten, no ej, no ona jest brand sense, tak? O zmysłowym doświadczeniu. No ja chcę, że pachnie jak książka. No, no. Nie wąchałeś książki nigdy? Nie, no, myślałem, że pachnie jakoś, wiesz, szczególnie wiatrem pustyni albo co? Nie wiem, jak wyciągniemy ją z pudełka od Heliona, to zobaczymy. Okej. Okay. Więc generalnie tyle. Jak zwykle, jeśli macie pytania, komentarze, wpisujcie na blogu. A żegnają się na dzisiaj Marek Jankowski i Paweł Tkaczyk. Do usłyszenia. Ale no, wyszło pięknie.